Żelazno, piknik miodowo-truskawkowy. Sprawa, byleby tylko rosołu z karciuszek nie zostało. Zapraszamy przed sceną. A jak my tam idziemy, to czasami kamieniami proszę, wielkie brawa dla... No tak, o to chodzi, dziewczyno. Brawo, brawo, panowie! Teraz na scenę zapraszamy Nie płać Mariola. No i właśnie dla takich chwil czasami warto przeżywać stresy, nerwy i w duchu przeklinać i jeszcze no. Ale naprawdę takie chwile są bezcenne. Dzięki wam bardzo wszystkim. Mariola, nie płacz, kiedy odjadę, i tak jutro przyjadę. Szanowni państwo, zapraszam tutaj, zapraszam na scenę. Albo co tam będą chciały, to sobie wybiorą. Nie trzeba, naprawdę. Tak, tak, tak. Jak skończycie, to przyjdźcie, bo was zabiorę tam na jakiś Maść była, ale chyba już nie ma. Maść już zeszła. Poszła w pierwszej kolejności. Maść, którą sami robimy, to jest z żywicy, z drzewa, różnych gatunków. Do tego się nadaje z propolisem, z masłem aromatycznym. I leczy rany, no i na koszenia owadów. Przede wszystkim na kleszcze wyciąga po prostu to, co zlewnie. Leczy, naprawdę leczy, działa, błyska leczenia. A propolis to jest naturalny antybiotyk. No jak Nie, 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 nie
pięknymi kobietami i wolne, bo poza domem. Już. Proszę Państwa, w szkole był brany, robiliśmy konkurs dotyczący pszczółek i dzieci bardzo poważnie podeszły do tematu i teraz chcielibyśmy wręczyć nagrody wszystkim dzieciom, które brały udział w konkursie. Egzekwo zdobywa Lenka Dąbrowa i Łukasz Janicki. Serdecznie zapraszamy na scenę. Lenka i Łukasz Janicki, klasa pierwsza oraz klasa druga. Zapraszamy na scenę po odbiór nagrody. Zapraszamy Lenka i Łukasz. Czy są na boisku takie osoby? Chyba biegną, chyba biegną. Wielkie brawa. Szanowni Państwo, trzeba zawsze brawa bić, bo kreble plej krąży. Zapraszamy na scenę i tutaj Pani robi zdjęcia, kochane dzieci. Tu robi Pani zdjęcia, ładnie stańcie. Tu o. Pani robi piękne zdjęcia do albumu rodzinnego. Pani Ci ładne zdjęcie zrobiła. Jednak w klasach 1-3 były bardzo dużo pięknych prac. Dlatego zostały wyróżnione następujące. Ich zapraszam. Jest to Madzia Średniawa. Magda Średniawa, prosimy. Kacper Senderowski, Zdzisio i Rysio Kruk, Franek Janicki oraz Łucja Biernat. Wymienione osoby, zapraszamy na scenę. Będzie wielka fota. Madzia Średniawa, Kacper Senderowski, Zdzisio i Rysio Kruk, Franek Janicki i Łucja Biernat. Serdecznie zapraszam po wyróżnienia. Zapraszamy osoby wyróżnione, wymienione. Dawaj chłopiec, dawaj, biegniesz, trzymasz. Wielkie, proszę bardzo, sportowiec. Zapraszamy na scenę. Zdzisio i Rysio. Zdzisio, Rysio, jak się fajnie rymuje. Zapraszamy na scenę, Zdzisio i Rysia. Kacper Senderowski, nie wiem czy jest, ale Zdzisio i Rysio byli. Zdzisio i Rysio. Są tacy na boisku? No trudno. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Jeszcze będą dalej nagrody. O, pani się przygotowała. Teraz przejdziemy do następnej kategorii wiekowej i są to sześciolatki zerówka. Pierwszą nagrodę zdobywa Piotruś Kozieł. Serdecznie zapraszamy na scenę. Piotruś, chodź do nas. Piotruś Kozioł, na scenę zapraszamy i podebranie nagrody. A buta mu sznurują, teraz wystartował. Już biegnie, już prawie dobiega do sceny. Bardzo prosimy, przyspiesz kroku, bo nagroda czeka. Wielkie brawa! Tutaj pani robi piękne fotki do albumu rodzinnego, uśmiechnie się. Ponieważ w zerówce również było dużo pięknych prac, nie mogliśmy się zdecydować konkretnie na inne miejsca, dlatego chcielibyśmy wręczyć wyróżnienia i wyróżnienie otrzymują Ignacy Kulczak, Nikolas Szutembach, Hania Żółty, Wiktoria Palus oraz Hubert Jaworski. Serdecznie zapraszam na scenę. Proszę, proszę. Proszę jeszcze. To jeszcze są. Tu poczekajcie! Pani robi zdjęcia ładne, wejdź na scenę, buty se później założysz. Tu do tej pani się uśmiechnijcie. Ładnie się uśmiechnijcie. Tutaj do tej pani się ładnie uśmiechnijcie. Tutaj ładnie się uśmiechnij. Wiktoria i Hubert jeszcze zapraszamy na scenę. Wiktoria Palus. I Hubert Jaworski. Hubert, chodź do nas. Hubert Jaworski, Hubert, zapraszamy Ciebie na scenę. Biegnie Hubert. Hubercik, przyspiesz kroka, przyspiesz, bo nagroda czeka. Proszę bardzo, wyhamuj, wyjdź na scenę, zapraszamy. I przechodzimy do ostatniej kategorii wiekowej, czyli 3-5-latki. Egzekwo pierwsze miejsce zdobywa Ania Murzyńska oraz Oliwia Oczkowska. Zapraszamy na scenę. Mm.
Jeszcze jedną osobę. Czekamy na jeszcze jedną osobę. Ania Murzyńska. Ania, jest Ania z nami? Ania. Ania była, widziałam, ale... Jest Ania? Co się... Patrz, weź tego węża, idź, poluj na muchy. No, chyba Ani nie ma, więc przejdziemy do wyróżnień. Wyróżnienie zdobywa Nadia Łebek, Zosia Kozieł, Hania Oleksy, Michał Stopka, Michał Zaziębło, Maja Targońska, Kuba Dula, Natalka Stopka, Hania Leśniewska, Filip Ostrowski. Osoby wymienione, zapraszamy tutaj na scenę. Proszę bardzo, jak młodzież biega, proszę bardzo, ale hamujcie przed sceną, żebyście nie przestawili. Prosimy, młoda damo, proszę bardzo. Rońsia i nagroda. Jeszcze raz wyczytam. Nadia, Zosia, Hania, Michał, Maja, Kuba, Natalka, Hania, Filip. Dupla. Roztapnienie. Filipa. Możecie się panowie... Szanowni panowie, którzy będziecie miodobranie robić, proszę się instalować na scenie. Ja jeszcze raz przeczytam. Nadia Łebek, Zosia Kozieł, Hania Oleksy, Michał Stopka, Michał Zaziębło, Maja Targońska, Kuba Dula, Natalka Stopka, Hania Leśniewska, Filip Ostrowski. A, ruszajmy się! Tam, gdzie wielka niewiadoma, tam skąd płyną do nas dni, jak w rydwanie zaprzężeni, gnamy razem ja i ty. Naszą dzisiejsze spotkanie przybył w tej chwili na boisko, wszedł wójt gminy Kłodzko. Proszę bardzo, panie wójcie, witamy bardzo serdecznie. Proszę, tam jest kącik samorządowy, panie wójcie. Tak bardzo chciałbym dzisiaj całować usta te, lecz ty mnie już nie kochasz, innego chłopca chcesz.
zabrałaś serce moje, zabrałaś moje sny, a mnie pozostawiłaś te łzy, gorące łzy. Zabrałaś serce moje, zabrałaś moje sny, a mnie pozostawiłaś te łzy, gorące łzy. Tak bardzo chcę być z tobą, pamiętam tamte dni i każde twoje słowo, w mych snach przychodzisz ty. Zabrałaś serce moje, zabrałaś moje sny, a mnie pozostawiłaś te łzy, gorące łzy. Zabrałaś serce moje, zabrałaś moje sny.